Aha. Aha. Nie no, musiałem znać tą ścieżkę. Żirafa? Nie, to musiałem znać tą ścieżkę. Aha. To tu są niezłe jaja. Tu są niezłe jaja, dobra, tu jest ta. O, ja cię kręcę, dobra, tu jest ta żyrafa duża. Tak. Ale my jesteśmy bez pićka. Nie będę się z tobą bił teraz. Bez pićka. Jeszcze troszkę jest tych małych. Ole jaja. No bo bosik jest bardzo łatwy, tylko musielibyśmy być samotni. Nie wiem, czy jesteśmy już samotni. Kurde, jest chaos, a szkoda. Bo bosik jest fajny. Dobra. Okej, pierwsze poszło. Kurde, serio? A dobra, mam jeszcze śmierć. To on tak bije? Kurde, szkoda. On jest bardzo łatwy, tylko no w ogóle nie miałem żadnego picia. Czyli mamy dwie strony świata teraz. Dobra, to idziemy najpierw na tego, żeby tu nie mieć tyłów. Idziemy, jest spoko. No dobra, to wbijam. Tu wszystkich już pokonałem. Okej, pierwsza, okej. Kurde, serio? To jest jakieś dziwne. Muszę go trochę chyba zmiękczyć, żeby szybciej mu ta postura szła, nie? O, dobra. Jest w porządeczku. O, ten ma żółty proch. To jest do ulepszeń i koralik. I czarny pro. Co wy tu jeszcze macie? Co wy tu jeszcze macie? Czarny proch. No i elegancko, tutaj warto przyjść, to jest taki na rozgrzewkę bosik. Czyli tak, idziemy tutaj i możemy teraz na górę, nie? No, tu jest sporo tych jaszczurek. Ale tu można, powiem wam, że tu można akurat nie trafić. Tak, bo tu trzeba tym boczkiem. Dobra, weźmiemy sobie żyćko. Tu mamy jednego chłopa. Jup. Shinobi. Wbiję sobie może ten trzeci. Dobra, czwarty punkcik.
No tam jeden jest z góry, nie? Ten bombiarz. Dobra, tu jest taki. Oj, dobra. Nie wiem, czy tu jestem w stanie wejść na górę, ale chyba nie. O kurde! Nie, no jak mnie przystawił, dobra, jest dead. Nie mogę się ruszyć. Niestety. Niestety. Takie cuda to tylko w Sekiro. Dawaj tykwę. Znowu szarżuje dziad. I ten mi się bardzo nie podoba. Oj, tamten mi się bardzo, bardzo nie podoba. Czy kręcę, jaki wariat? Jakiś dziwny ma zestaw umiejętności. A to tu jest ten bombiarz. To nie, to ja muszę przejść z boku. No tu tak nie będzie. Tylko czy tu się jakoś da? Wątpię. Wątpię. Bym musiał od zera. Tak. To bym musiał od zera wejść. Teraz już nie ma sensu. Ale może by się udało tu. Nie. Ja cię kręcę. Okej. Aha, muszę mu przełamać. What? Nie, to chyba ta włócznia, nie? Tak, to ta włócznia by musiała być. Dobra, ja go na razie zostawię, bo to jest jakaś parodia. Tu ten będzie z bombą jeszcze lutował. A ten jest gościu jakaś parodia. O. What? Dobrze, że miałem nieśmiertelność na sekundę. Okej, no tu się akurat robi minimalnie tak ciężej przez chwilę. Może trzeba używać cukierków? Kurde, powalczyłbym z tamtym, ale nie mam już tykwy, może sobie tu ognicho po prostu odpalę. Mega im szybko postura schodzi. O nie, i tam jest jeszcze ten byczek. A tu już by się przydało wejść, wam powiem. Tu już by się przydało po prostu wejść do środka. Tak, bo tu jest to. Teraz akurat trafię jak otworzę, nie? Nawet nie będę wiedział kiedy. O dobra. O dobra. Okej. No i tu jest dosyć fajnie. Tu jest dosyć fajnie już. O, mamy cztery. Cztery. To tu bym w symbole grał. Skok z narzędziem. Tak, bo dwa i trzy sobie kupię. Ile mamy hajsu? A to dobra, to na razie symbole. Tam jest znowu ten, czołgista.
Sorgo 3 piki. 1 wo Koroko. A to jest dobry, nie? To jest dobry. Mimik. Dzwonek komnat iluzji. Dzwonek z pięcioramienną rączką z postarzanego brązu. Można z niego korzystać wielokrotnie. Małpy, wilki i im podobne wracają do stanu porządkowego po użyciu dzwonka. Jednak małpa uwięziona w parawanie nie ucieknie, nawet jeśli dzwoni dzwonek. I co, lecimy? Małpy z parawanu. Wiecie, że tu jest jedna, nie? Wiecie, że tu jest jedna. Dobra. I ona się tu pojawia, bo nie mamy trzech małp, tylko cztery. I teraz jak najlepiej to zrobić, bo tu jeszcze z tego co pamiętam... Ja pewnie to sprzedałem. A, ten jest. Utrudniając wykrycie. Dobra, dawaj. Polecimy sobie tu. Tu mamy pierwszą małpkę. Znaczy no drugą. Tu jest taka. Tu jest ta zielonkowa. Dobra, spoko. I jeszcze jest jedna, proszę państwa. A tu już mi słabnie. Tu już mi słabnie, nie? Cukierek, dobra, tu sobie damy jeszcze jeden. O, teraz się przydaje ten cukierek, nie powiem. Na małpy. Dobra, tu są te wariaty. Ziup. Ziup, ziup. No i super. Egzekucja Shinobi. Tak to się robi. Na gipko. Wewnętrzne sanktuarium. Proszę państwa. Ale mega, co? Ale mega. Wspomnienie małpy z parawanu. Wspomnienie walki z niezwykłym przeciwnikiem, które wciąż żyje w sercu wilka. Zjednocz się z posążkiem rzeźbiarza i staw czoła wspomnieniu, aby na stałe zwiększyć siłę ataku. Małpy z parawanu strzegły komnat iluzji i zaprzyjaźniły się z boskim dziecięciem odnowienia. No i były cztery. O, i mamy lalkarza. Dobra. Technika ninjutsu, która pozwala kontrolować ofiarę niczym marionetkę. Użycie wymaga symboli ducha aktywowana po śmiertelnym ciosie od tyłu. Technika zmusza do pozostania tego, kto powinien już opuścić ten świat. Marionetka wypełnia wolę swego pana, lecz jej sznurki w końcu się zerwą. No. Tutaj możemy się wrzucić do komnat iluzji, ale już sobie ustawię lalkarza. Lalkarz jest mega. I to się nam przyda do pewnego zadania. No to idealnie tam pójdziemy sobie na pierwszy posążek. Idealnie. Ej, to długa ta iluzja w sumie.
Okej. To tak, cechy fizyczne, tu mamy to, siła ataku. Małpy. Komnaty iluzji tkwią w przestrzeni między życiem i śmiercią. Błąkają się po nich dusze boskich dzieci, znajdując schronienie w małpach żyjących w świątyni. Właśnie dlatego boskie dziecko odnowienia nazywa je swymi przyjaciółmi. Siła ataku mamy. Odpoczynek. A czy tutaj jakieś umiejętności? Nie, tu pod... A, tu mamy dwa, nie? No, to daj sobie to jeszcze. No i gra. Kogoś my tu mamy. Kogoś my tu mamy. A tu my wychodzimy z drugiej strony. Czy to później się otwiera? Teraz można, dobra. To jest w ogóle dobre. Bo to jest tutaj na tyłach, nie? Tak, to jest tutaj na tyłach. To zaraz sobie to przeeksplorujemy jeszcze. Ale iluzja musi być, bo inaczej się nie dało wejść. Czy coś tam z tyłu? No i teraz pytanie, czy my już zaczynamy robić zakończenia? Czy jeszcze nie? No zobaczymy. Coś tam trzeba już przedsięwziąć powoli. Nani yue maireta no desu ka? Fushigiri o motome ni. Nukenu katana to gozonji ka? O. Nukenu to wa nuite kaetta mono ga oranu toyu koto. Sore demo tamesareru no desu ka? Hai. Nuko. Sou desu ka? Wakarimashita. Kakugo ga owari naraba. Aratamerare yo. Ostrze śmiertelności. Odaci do zabijania tych, którzy nie mogą umrzeć. Jego szkarłatna klinga odbierze życie każdemu, kto odważy się po niego sięgnąć. Ukryty przez stulecia w świątyni Senpou. Tylko mający moc wskrzeszenia może dzierżyć tak potężną broń. Na ostrzu wyryta jest prawdziwa nazwa. Szczodry Dar Wes. Ale jaja. Anata wa Ryuin no Miko ni tsukaeru o katana no desu ne. O. 何故不思議を求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、節立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜印を立つ術があると。うん。つまり巡り合わせとは 巡り合わせとは、異なものですね。私は、落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた、偽りの竜印を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。節を立つことが正しいのかは分かりません。
なれど流因が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。Jest ryż. Ryż, który wysypał się z dłoni dziecka odnowienia. Przez pewien czas odnawia żywotność. Nawet gdy jest fałszywa, moc smoczej krwi zapewnia obfite zbiory. Ryż jest cenny. Jego smak staje się bardziej intensywny wraz z każdym kęsem. Doskonale poprawia nastrój. Kurwa. Kome ka. Hai. O kome wa daiji to zonjimasu. Kameba kamu hodo amaku nari. Genki mo demashou. Dobra, no i tu będzie z tym związane już później to zakończenie, więc ja sobie to później sprawdzę, bo nie pamiętam, jakie były czynności, ale to chyba teraz nie będzie to najważniejsze. Polecimy dalej. A tutaj? Ciekawe. Tam ktoś był. Miko no shinobi yo. Yōkoso oide kudasaimashita. Pewnie. Poproś o ryż. Miko no shinobi yo. Okome ga mada minotte oranu no desu. Mata 北条の頃にお授けしましょう。Tak, i tam trzeba jeść ten ryż, nie? あなたの行く末に。Dobra. No to mamy teraz mieczyk. Wiecie co? Pójdziemy na razie chyba do Kuro. A, i tu jest sanktuarium. No i git. To już mamy te ważne miejsca. Pójdziemy sobie tutaj do Kuro. Bo to zakończenie to tam można później dziabać, nie? Na razie chyba na dolinę byśmy polecieli i jeszcze sobie te questy tutaj zakończymy. W świątyni. Ookami. Sono senaka no katana wa moshiya. Fushigiri ni gozaimasu. Sore ga shinanu mono o korosu という katana ka. Hoi. 仙宝寺の越の巫女より授かりました。越の巫女。仙宝寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの落ちの巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。Mamy o daci jak w tym w Roninie。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。Dobra. Czyli kwiat i kamień. No, そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。はい。何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。うん。戦況に至る狼。Dobra. 行くか。あ、jeszcze tam mamy. Na temat tej sakury, nie? 香炉に残っておったのは桜の木のように思う。じゃが普通の桜ではないようだ。エマ殿ならば。
Dobra, to tam podejdziemy. Na tyły. Onushi ni tazunetai koto ga aru. Hai, nan deshou? Shiro no urate no sakura ni tsuite da. Tokozakura no koto desu ne. Takeru-sama ga kokyou yori motte korareta sakura desu. Tsumari, senkyou no sakura ka? Hai. Are wa fushigi na sakura de haru ni kagirazu tokoshie ni saite orimashita. Desu ga tokozakura no ki mo hana mo mou arimasen. Karete shimatta no desu. Nani ue kareta? Eda o taori hana o mochisatta mono ga imasu. Hana o nakushita tokozakura wa yagate karehatemashita. Tokozakura no ki sono mono ga ushinawarete shimatta no desu. Oj, oj, oj. Dobra, nie mamy. Kuro-sama no ryuin no miko no chikara to iwarete imasu. Kaisei no chikara o ataerareta mono wa shishite nao yomigaeru. Iku tabi demo mata kawatta koto ga kaisei no dewa. Dobra, to albo teraz idziemy właśnie tam zobaczyć, albo tego questika byśmy zrobili z lalkarzem. Ale dobra, to zobaczymy najpierw tu. Czy to jest to? Tak szczerze, aż tak krok po kroku to właśnie nie pamiętam, ale... Ale porobimy. Bo tu i tak sporo tłumaczą, więc może porobimy tak jak ma być. Dobra, tutaj chyba nic. Aha, i tu już się idzie dalej. Tak, tu już się idzie dalej. Siuga taranu to mouska. Kuu no wa mochiron desu ga kizuguchi ya hotoke-san no kiyome ni mo iri yo deshite. Kore dake hitoji ni ga tsuzuite wa toyu koto ja na. Hei, okage de ikusaba yamai ni kakaru mono mo ou gozaimasu. Sou ka. Nantokashite shio o te ni ireneba na. Wincy soli. Dobra, to muszę znaleźć to miejsce, o którym mówili, bo troszkę mnie tu zbili z pantałyku. Dobra, to było tutaj, nie? Tak, to było tutaj, ale to jeszcze nie jest to zakończenie. No to dobra. To wiecie co, tym się nie będę zajmował, bo i tak jest wiele kroków, żeby teraz poczynić. To idziemy sobie... Wiecie co? Idziemy na tego. Na tego questika oddać. O, jest majster. Majster! A, i daj czerwono-biały. Daj biały albo nic nie rób. Damy biały. Kore ka? Sore wa... omoidashita zo! Mina wa... Ochi no Miko-sama tachi. Sou ka... Ora wa... Mashiroi kazaguruma o toro to shita no ka? Ano ko no bun no... Kazaguruma o... Na, anta... Hitotsu tanomi ga aru nda. Nanda? Ora o kamikakushi shichaya kurenai kai? Nanda to? Ora, jitsu wa shitteru nda. Anta wa shinobi nan daro? Bousama tachi ga itte ita. Shinobi wa kamikakushi ga dekiru tte. Nani yue sore o nozome? Kamikakushi shita saki ni kitto mina ga iru. Mina no moto ni ikaneba nanne. Nanise ora wa Miko-sama tachi no osewa gakari dakara na. Na, onegai dekinei ka na? Odmów? Dlaczego nie mogę? Mashiroi. Ano ko no bun.
Czekajcie, nie mogę. To jeszcze coś tu trzeba zrobić. No ciekawe, dobra. Nie wiem, co tu jeszcze zrobić, ale... coś tu trzeba będzie. To sprawdzę, sprawdzę. Może miałem mu dać ten czerwony? Któż to wie? Któż to wie? Dobra, idziemy do naszego wspaniałego lalkarza. Pyk. Proszę, proszę, tam. Proszę trzymać. Okej. No i teraz musimy iść tam do góry. Żeby móc przejść dalej. Tą ukrytą ścieżką. To idę. I to jest, proszę państwa, tutaj. Tylko czy ja się nie rozwalę? Zobaczymy. Nie. Dobra. Tu się chyba nie da zginąć. Ziarenko mamy. No, idziemy sobie tutaj dalej. Tylko, oto jest pytanie, gdzie tu się szło? Bo tu nie za bardzo. No to tu cały czas jest, nie? Tam ten chłop to trzyma, patrzcie. Ten chłop to trzyma. Nie wiem właśnie, czy to tutaj było, ale chyba tutaj. Ziup. Ziup, dobra. Symbole są nasze. Złom magnetytowy. Oj, tu mamy w ogóle... o, mega, tu mamy... kapliczkę. To ładnie. Ładnie, że tu mamy kapliczkę. Aż sobie odpocznę. To co? Działamy z tematem. Balon. Tu sobie od innej strony wchodzimy. Przejście do zatopionej doliny. Tak, i to musimy później, nie? Tak. Tu coś później będzie. Dobra, no to tu mamy fajnie. To się wracam. No to mamy już przejście. Elegancko. Elegancko, a czy tu jakoś wejdę z powrotem? Weź się tu odbij, chłopie. Dobra. Spróbujemy tak może, co? Posążek w zaniedbanej ostatnio użyty. Okej, niech będzie tu. I wiecie co, jeszcze bym tu przy tym pałacyku sobie oczyścił, bo tam od razu na mapy żeśmy weszli. Ale tam coś może być. Dobra, jest okej. Pod zamcze. No co tam w ogóle u was? Co tam u was? Masz coś nowego? Nasionko już jest. Wiesz co? Ja ci to kupię. Ja ci to kupię, bo jest problem. Dobra, może coś u pana nowego? Nie. Pokaż protezę. O właśnie. Może coś będzie do ulepszenia. Też nie. Aha, bo nie mamy hajsu. Ale by było, nie? Dobra, to sobie dziabnę jakąś tą. Dziabnę sobie sakieweczkę. Pyk. Wyskakuj z koron. Ale to drogie, nie? Patrzcie, jakie to drogie w ogóle. Po 400. To tak, to bym miał. Ale tu będzie pod shurikena.
Tu dawaj to. Tu jest shuriken, żłobiące ostrze. Też bym miał materiały. To ja tu muszę. To ja tu muszę sakiewki. Chłopie. Dobra, dawaj sakiewki. Minimum tyle. Ale jaja. To tak, bierzemy sobie żłobiące ostrze. Odblokowano piąty poziom informacji. A rzut senami to nie. A rzut senami to nie. A tu jest nieznany shuriken. Widmowy kunai. Tak, i tu można kupić... i tu można kupić właśnie. Za 3 kafle chyba, nie? To tu mamy żłobiące, tu mamy sprężynowy topór. Pyk. Dobra, dobra. Tu bym miał jeszcze długą iskrę. No to na razie tyle. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Trochę mi tutaj żłobiące, a tu mamy lepszy. Sprężynowy. No i gra. To wiecie co? To teraz idziemy na dolinę. Normalnie idziemy na dolinę, bo więcej tu nie zrobimy. No i tak, tych już sobie podsłuchałem spokojnie. O, ten wygląda jak ten pierwszy przeciwnik, nie? No? A w sumie, czy ja to ostrze nie mogę sobie tam ulepszyć? Tak. Ale pięknie. Jeszcze zobaczę sobie umiejętność. Słucha? Słucham? No co on robi? Jakiś zwykły chłop. Nie, no nie wierzę. Chłopie, bo ja chciałem sobie umiejętności sprawdzić. Bo z tym ostrzem coś tam powinno teraz być, nie? Kurde. Oni tu jak Genichiro walczą. Dziwny ten. Dobra. I teraz tak. A, dobycie śmiertelności. Mamy to. Tylko to jest za symbole. Czy my to chcemy? Ale to pokażę wam, jak to się... Jak to się klepie. To jest mega sztos. Aha, oczywiście mi przerwał, nie? Tak to wygląda. Ale no niestety, to jest za symbole, więc... Na razie nie. Ale tak właśnie pamiętałem, że tu coś było. Balonik. To co, teraz na szagę lecimy, czy tu? Chyba na szagę. Pomałpka. Ziup. Coś my tu mamy. Albo kogoś. Dobry. O, Sekiro ka. Kore wa. A? Naif no nezumi domo yo. Koyatsura wa doko kara demo hairikomu. Kitte mo kiri ga nai wa. 時にセキロ極めたか。うん。うん。まだ足りぬわ。セキロよ。さらに切れ。 Tak, i teraz musimy kolejnych tych małych ziomeczków wytępić. Oni są w ogóle w innym miejscu, nie? No dobra, my sobie tam dziabniemy. Na zatopioną. No to okej. Gra gitara. Mały odpoczynek i ruszamy na nowe tereny. Dobra, to pójdziemy najpierw na zatopioną, ale jeszcze tam kilka rzeczy też mi zostało, nie? Wcześniej. Chyba był jeszcze taki bosik tam.
blisko zamku, tam chyba gdzieś z boku, ale to będziemy sobie i tak ogarniać jakieś tematy poboczne to później. Dobra. Lecimy. Lecimy z koksem, troszkę sobie tu sprogresujemy. Bo przynajmniej mamy już ostrze. Można sobie mocniejsze ataki stosować. A, i tu jest ten. Ziup. Tu jest ten posążek już. Elegancio. No, zaczyna się imprezka. Zaczyna się imprezka. Ja może sobie kupię te symbole? Dobra. 55. One są jeszcze po 20. W sumie na początku były po dyszkę, to też można sobie nafarmić, jakby ktoś chciał. To chyba przed Genichiro trzeba. O, zatopiona dolina. Zatopiona dolina. Dobra, panowie. Jak wy się zachowujecie? Nieładnie. Nieładnie, tak. Dobra, zaraz będzie punkcik. Czy coś tu było fajnego? Nope. Zatopiona dolina to już poważna lokacja, wam powiem. Już poważne rzeczy tu się dzieją. Jup. O, mamy punkcik. Ale to na razie na te symbole ducha chyba sobie zbieram. Też jeszcze... Kurczę, jeszcze były różne skille, ale... Te kolejne drzewka to chyba później. Ewentualnie coś w Senpou jeszcze było. Wydaje mi się, że... A, miałem jeszcze sprawdzić tą komnatę. To tak, od tej komnaty tam coś było. Dobra, to będziemy sobie później jeszcze tam wracać. Tam, gdzie szedłem na małpy. Tak. To tam miałem sobie jeszcze ten boczek sprawdzić. I tam chyba gdzieś... Też ukryte w Senpou były... Były chyba zapiski na jednego skilla. Na jedno drzewko. Chyba tak. Dobra, dobra. Kto tu chce dostać... W łepetynkę? O! Myślałem, że idealnie. Niestety ostro wariują kanonierzy. A, dobra. Kurde, jest rzeźnik. Jest rzeźnik, chłop. Coś tam potrafi. Coś tam potrafi, kolega. Aha, my jesteśmy tutaj. Oj, 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 oj. Dobra, wesoło. Wesolutko, proszę państwa. Zawiało. Zawiało chłodem. No, śnieżne lokacje mi się zawsze podobają, ale śnieg to nie na żywo. W grach jest fajny, zawsze w jakichś Soulsach musi być. Aha, ten? Co się stanęło? Odstani no... Ty potori de... Uwasa iżoi o... Sonaenaki wa... Mubo de atta wa... Natsukashi... Senpouji no kane ga... Kikoera... O nie, zginął. Dzwon Senpou to nie za bardzo, nie za bardzo, nie trzeba w niego bić. Chyba, że wam się Sekiro łatwe wydaje. To jest bardzo możliwe. O, ale tu jest... Tu jest lipa, nie? Tu trzeba szybko uciekać, ale dobra. Ziup. No to nieźle.
No to nieźle się złapał nasz Sekiro. No powiem wam, że presja czasowa zawsze, zawsze wprowadza jakieś zamieszanie, błędy. Aha, i tu jest wężoka już. To nie. Nie, on to trzeba zrobić. Dobra, to sobie weźmy to. I on to trzeba zrobić po omacku. Na jeden z zaskoczenia. A i ona tak strzelała, no. Nie, to nie ma o czym gadać. Przyszliśmy tutaj nieprzygotowani. No to można w ogóle odbijać? Serio? Niezła akcja, co? Niezła akcja. Dobra, ja tutaj gdzieś z boku ją podejdę. Tak, z tamtej strony można ją podejść. Jedną kulkę ściągnąć, ale nie wiem, czy najpierw tych snajperów się dało. Nie jestem pewien. Dobra, tak patrzę tutaj. Ale to chyba nie ma przejścia z boku nigdzie, chociaż... Myślę, że mogłoby być, ale nie. To dobra, staniemy normalnie do walki. Tego trzeba unikać po prostu. O, tak się bawisz, pani. Najpierw ją trochę zbijemy. Zostaw mnie. Okej, ładnie, ładnie. Mamy to. To bolało, pani. Tak się nie robi. Kurde, chciałem te petardy, ale... No wiecie, nie da się dwóch rzeczy na raz. Multitasking jest zawsze zły. To pamiętajcie. Sekiro to dogłębnie pokazuje. Jeszcze spróbujemy tak. To nie jest jakiś taki bardzo łatwy boss, wam powiem. No. Chociaż kurde, muszę petardami tutaj wspomagać. No. Prawie całe zdrowie ściągnąłem. Dobra, jest koralik. To też niebywała sytuacja, że żyćko poszło, a nie postura, nie? Dobra, no i teraz tam jest ekipa remontowa. Tam jest sroga ekipa remontowa. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia.